Szanowni Państwo, zespół Badacha Biało Czerwono wróci do nas jutro podczas koncertu, na który oczywiście serdecznie zapraszamy, a myślę, że należy się dzieciom wielkie brawa. Teraz więc już oficjalnie witamy serdecznie wszystkich zgromadzonych w Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie, a witają Państwa prezes Stowarzyszenia imienia generała brygady Stanisława Nieczuja Ostrowskiego, pani Anna Szczepańska. Brawa. Oraz kapitan Piotr Maletka. Cieszymy się, że widzimy na sali tak dużo osób, że znowu nas zaszczyciliście jak rok temu swoją obecnością. I dziękujemy za to, że znaleźliście czas, aby być tutaj z nami, nie tylko dziś, ale przez cały weekend. Kilka słów o idei zorganizowania kongresu. Chcemy zaznaczyć, że na kongresie spotykamy się już po raz drugi. Ponad rok temu w Elblągu zapoczątkowaliśmy tę inicjatywę licznymi panelami, zaproszonymi gośćmi, koncertami oraz występami artystycznymi. Wasze reakcje i przeprowadzane później rozmowy utwierdziły nas w przekonaniu o słuszności i celowości organizacji tego typu wydarzenia. Dlatego spotykamy się tutaj dzisiaj znowu, tym razem w Braniewie, by omówić mijający rok, wymienić poglądy, porozmawiać, poznać wzajemne dokonania na rzecz krzewienia pamięci o naszych polskich bohaterach. Rok temu podczas powitania wyraziłam taką nadzieję, że nasze spotkania staną się platformą do wymiany takich właśnie doświadczeń, nauki, kształtowania właściwie postawy patriotycznej. I tak się dzieje. Przy waszej pomocy, za co bardzo Państwu serdecznie dziękujemy. Bez waszej... Brawa, tak, brawa. Bez waszej ciężkiej pracy i często ofiarnego wręcz poświęcenia to wydarzenie nie mogłoby dojść do skutku. Nasza inicjatywa jest wynikiem wspólnego dzieła, na które pracowaliśmy i pracujemy wszyscy. Wszystkim nam przyświeca i łączy nas jeden cel – dobro Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też postanowiliśmy stworzyć platformę do wymiany doświadczeń dla stowarzyszeń działających w kraju, jak i za granicą. Podczas trwania kongresu zaprezentowana zostanie działalność związków, organizacji pozarządowych, a także instytucji zajmujących się krzewieniem wiedzy i patriotyzmu, tematami tradycji, kultury oraz martyrologii narodu polskiego, doświadczeń związanych z etosem walki o wolność i niepodległość. Podzielone tematycznie bloki pozwolą Państwu na przedstawienie osiągnięć przykładów właśnie skutecznych działań uczestników, a także rozwój i przyszłość organizacji, jak i przed nami. W trakcie kongresu przewidzieliśmy czas na uhonorowanie uczestników za dotychczasową działalność propagującą patriotyzm i służbę ojczyźnie oraz wręczenie pamiątkowych ryngrafów, medali Pro Bono Polonia i Pro Patria. Podczas trwania spotkania zaprosimy Państwa na koncerty Pawła Piekarczyka oraz zespołu Forteca, Watacha pod Białą Czerwoną, którą już zdążyliście Państwo wysłuchać, oraz Pseudonim. Ponadto dla uczestników zostanie zaprezentowany film dokumentalny Kryptonim Klasztor do Paść Pileckiego. Spotkanie taktycznej reprezentacji nauczników polskiej historii stwarza okazję do omówienia najbardziej palących i istotnych dla działalności propaństwowej wyzwań. Kongres organizowany jest pod znanym Wam już hasłem Razem możemy więcej. W tym miejscu należy wspomnieć, że drugi ogólnopolski kongres środowisk patriotycznych w Braniewie objął swym honorowym patronatem prezydent Rzeczypospolitej Polski, pan Andrzej Duda. Organizatorem wydarzenia. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie imienia generała brygady Bolesława Nieczuja Ostrowskiego. Współorganizatorami są Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Fundacja Non Notus, którą reprezentuje pan Romuald Rzeszutek, oraz Fundacja Łączka, którą reprezentuje Tadeusz Płużański. Partnerem strategicznym jest Polska Fundacja Narodowa. A partnerami wydarzenia są Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Gdańsku. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Muzeum Armii Krajowej imienia generała Emila Fieldorfa Nila w Krakowie.
Powiatowy w Braniewie. Brawa. Urząd Miasta w Braniewie. Brawa dla gminy Braniewo. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Warmińsko-Mazurski. Oraz Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie. Watacha pod biało-czerwoną. Pseudonim. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Gryf, które poznamy jutro. Bar Wyklętych Paweł Piekarczyk. Rodzinna Grupa Historyczna Szwadron Żandarmerii. Stadnina Koni Kierzbuń. Kawalerii imienia 27 Pułku Ławów. Natomiast patronatem medialnym nasz kongres objęli TVP3 Olsztyn, Telewizja Republika, Echo Braniewa, Gazeta Polska, Niezależna.pl i Telewizja Trwa. Mamy nadzieję, że ręce już od klaskania rozgrzane, bo teraz będziemy witali naszych dostojnych gości. Tak, teraz pragniemy Państwu przedstawić poszczególne gości. Przede wszystkim chcemy powitać naszych wspaniałych kombatantów, bez których uporu i walki wolna Polska pozostałaby tylko naszym wspólnym marzeniem. Powitajmy brawami panią Ludwikę Mendelską, pseudonim Córeczka, powstańcę warszawskiego, sanitariuszkę, łączniczkę, która po wojnie otrzymała zakaz powrotu do Warszawy. Powitajmy panią Krystynę Jurgielewicz, powstańcę warszawskiego, która przeszła przez obóz w Pruszkowie. Witamy rodzinę kapitana Gracjana Fruga, pseudonim Szczebiec, państwa Renatę Macieja oraz Marię Frugę. Pana Krzysztofa Olechnowicza, syna pułkownika Antoniego Olechnowicza, pseudonim Pachorecki, oraz pana Andrzeja Stryjewskiego, syna Wiktora Stryjewskiego, pseudonim Cacko. Powitajmy serdecznie pana Christophera Mila, działacza antykomunistycznego, dyrektora Biura Sztabu Krajowego Kampanii Prezydenckiej Jana Olszewskiego, odznaczonego Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta. Jadwigi i Tadeusza Tokarskiego, pseudonim Czarny Jeden, żołnierzy Armii Krajowej Powstania Warszawskiego. Serdecznie witamy pana profesora Karola Polejowskiego, wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Serdecznie witamy pana wicewojewodę województwa warmińsko-mazurskiego, pana Mateusza Szałena. Witam również pana Marcina Kazimierczuka, radnego Sejmiku Wojewódzkiego. Przywitajmy brawami starostę powiatu branickiego pana Karola Motykę oraz wicestarostę pana Mirosława Kurczyńskiego. Witamy pana Jacka Pawłowicza, wicedyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych w Kraju. Dyrektor Archiwum IPN, panią Marzenę Brudzińską. Witam księdza rektora Grzegorza Lachowicza z parafii Świętego Krzyża w Gdańsku. I witamy dyrekcję braniewskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dzięki którym
obecna tutaj jest dzieci i młodzież. Dziękuję. A teraz zapraszamy serdecznie na pierwszą spośród wielu na tym wydarzeniu dyskusję. Z naszymi bohaterami rozmawiał będzie znany, lubiany i niezłomny w odkrywaniu historii Tadeusz Płużański. Prawdziwi bohaterowie są wśród nas. Tadku, zapraszamy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dołączam się do tych pięknych przywitań. Drodzy Państwo, ja pozwolę sobie wyczytać osoby, które zaproszę do naszego panelu. Panel nosi tytuł Prawdziwi bohaterowie są wśród nas. I są wśród nas rzeczywiście takie osoby. Serdecznie zapraszam panią Ludwikę Mendelską, pseudonim Córeczka. Poprosimy o pomoc. Powstaniec warszawski, sanitariuszka, łączniczka. Tak jak już słyszeliśmy, po wojnie nie mogła wrócić do ukochanej Warszawy. Serdecznie. Jest z nami i ja ją także serdecznie zapraszam. Krystyna Jurgielewicz, powstaniec warszawski, obóz w Pruszkowie. Jest z nami pani Krystyna? Chyba nie ma z nami pani. Jeszcze nie dojechała. Poczekamy oczywiście cierpliwie, może zdąży na nasz panel. Pan Christopher O'Neill, który już był wyczytywany. Jeszcze raz serdecznie brawo, że zapraszam do tego manifestu. Proszę spocząć. Dyrektor Biura Sztabu Krajowego Kampanii Prezydenckiej Jana Olszewskiego, świetnie znanego Państwu, przede wszystkim mecenasa, polityka, premiera. Pan Christopher jest odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, co bardzo ważne, oraz Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, nie mniej istotny krzyż nadawany przez prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Witamy pana Christophera. Mamy także ze sobą państwa Tokarskich, Jadwiga Tokarska, sanitariuszka i łączniczka Armii Krajowej. Zapraszamy do nas. Są w drodze. To w drodze jest też pan Tadeusz Tokarski, pseudonim Czarny, Armia Krajowa, Grupa Północ, Powstanie Warszawskie. Pragnę zaprosić jeszcze dwie osoby do naszego panelu. Pan Krzysztof Olechnowicz, bardzo proszę. Krzysztof Olechnowicz jest synem pułkownika Antoniego Olechnowicza Pachoreckiego. I Andrzeja Stryjewskiego, syna Wiktora Stryjewskiego, pseudonim Cacko, żołnierza wyklętego, żołnierza niezłomnego, choć Andrzeju do nas, skazany na 38-krotną karę śmierci, rekordzista, jeśli chodzi o wyroki wydawane przez komunistyczne trybunały śmierci. Witamy serdecznie jeszcze raz Andrzeja. Drodzy Państwo, cieszę się, że w takim składzie będziemy dzisiaj rozmawiać, bo to jest swego rodzaju sztafeta pokoleń. Pokoleń walczących o wolną, niepodległą Rzeczpospolitą. Mamy uczestników tych walk, mamy rodziny, które też niestety niosły ciężar tego, co robili przodkowie, tego, co robili ojcowie. A byli uznawani, te rodziny były uznawane za rodziny bandyckie. To jest świadectwo tego, że ta historia trwała dalej. I walka, i represje wobec tych, którzy nie zgadzali się na czerwoną sowiecką okupację naszego kraju. Pozwolę sobie
z różnych powodów zwrócić się najpierw do naszej pani, jedynej pani w tym panelu, pani Ludwika Mendelska, pseudonim Córeczka. No właśnie, może wyjaśnijmy sobie, dlaczego pseudonim Córeczka, skąd to się wzięło. Przede wszystkim chciałam podziękować Państwu za wyróżnienie, za to, że włączono mnie na tą estradę. A to wszystko, to było. Mój tatuś był powstańcem Warszawy. Ja byłam z tatusiem wszędzie. Powstanie było zaplanowane na 3-4 dni i ile razy zarzucano nam, powstanie nie było przygotowane, powstanie to ktoś sobie tylko żarty urządził z tego. Kochani, cofnijmy się 3 kroki do tyłu i zobaczmy, co się robiło na ulicy. Wychodziło się z domu, ale nigdy się nie miało wrażenia, że się wróci do niego. Jako przykład, a przepraszam, nie odpowiedziałam na pytanie. Proszę, ja spokojnie i Państwo na pewno zaczekają na rozwój wydarzeń, wypadków i opowieści. Ja byłam razem z tatusiem i co tatuś rozkazał, polecił, wszystko musiało być wykonane. Tak jak dorośli, ja wtedy miałam aż 12 lat. Chciałam Państwu powiedzieć, jak zachowywali się Niemcy na ulicach. Szłam kiedyś ulicą, ja miałam 12 lat, może byłam duża, nieduża, przede mną jeszcze mniejsza szła. Z drugiej strony szła Bacha, chyba wiecie Państwo, co to jest? 6 żołnierzy uzbrojonych i karabiny trzymali w ręku, aby tylko coś się stało, momentalny strzał. I przede mną szła malutka dziewczynka. Oni zatrzymali ją. Kiedyś w przychodnikach były rysztoki i wyrwał tam jeden z tych Niemców i kazał do kanału wejść tej małej dziewczynce. Ta mała dziewczynka złapała się za małe drzewko i krzyczy: nie, nie, nie. A ten drugi podleciał, złapał ją za kołnierz, rzucił ją do tego kanału i nogą przycisnął. Drugi kopnął w siatkę, siatka przyleciała na miejsce, a kiedy poleciała choinka czerwona do góry, ja wiedziałam, że głowa rozbita i na pewno już nie żyje. A więc takie były historie, jak się wychodziło na ulicę. Znaczy się wyszło przez bramę, w której dziurki były powybijane. Patrzę w lewo, spokój. Prawo? O nie, ktoś biegnie. Nie, to się zatrzymamy. Co jakąś dobrą chwilę cisza. Wychodzimy, patrzymy, jedzie Buda.
Wiecie Państwo, co to jest? Jest cezarowy samochód okryty plandeką, który zbierał ludzi do więzienia, a z tego więzienia rozsyłane na ulicę ludzie, którzy zostali, mieli egzekucję. Jestem w Warszawie. Idę ulicą Polską, przy Młynarskiej. Stoją cztery kobiety. No i tak sobie. No nie mieli gdzie urządzić wystawy kwiatów, tylko tutaj. Na po ulicach gminie. Co to, dużo kwiatów mają? I wreszcie, kiedy ja tak bliżej podeszłam, nic się nie odzywałam, tylko czekałam, jaki wynik z tego będzie. Mówi, pani, a pani wie, czemu te kwiaty tu wystawione? Ja mówię, ja wiem, bo tu była przelana krew, bo tu byli trupy, którzy odkupili naszą Polskę, naszą Warszawę. Bardzo dziękuję za to świadectwo, za tę relację niezwykłą. Oczami dziecka widzimy powstanie warszawskie pani u boku swojego ojca, zapewne dlatego właśnie córeczka, tak, no bo blisko ojca się trzymająca, bestialstwo niemieckie, nie nazistowskie, niemieckie po prostu, to byli Niemcy. Niemcy nas okupowali, ani żadni naziści. Taka refleksja jeszcze przy okazji, pani opowiedziała bardzo plastycznie o miejscu, gdzie została przelana krew polska, często przelewana była krew bardzo młodych ludzi, młodych dziewczyn, młodych chłopców. To jest pokolenie, które nam wybito w dużej mierze, ale dzisiaj pamięć o tych sprawach też zaczyna zanikać. Przypominają mi się tablice Torka, to są te tablice upamiętniające wszystkie te miejsca kaźni w Warszawie. One jakoś tak znikają dziwnie. No, są tacy, którzy oczywiście tę pamięć pielęgnują, tutaj Państwo z Instytutu Pamięci Narodowej szczególnie, ale nie wszyscy o tę pamięć dbają. Są tacy, którym zależy na tym, żeby ta pamięć i te tablice znikały. Może zwrócę się do pana Christophera, bo pozwolę sobie jeszcze raz przywołać osobę niezwykłą, jeśli chodzi o polską historię, mecenasa, premiera Jana Olszewskiego i taką historię, którą można było wyczytać w jego wspomnieniach, jeśli chodzi o walkę z Niemcami, ale też tą walkę powojenną. Wiemy dobrze, że Jan Olszewski miał dylemat, co robić po roku 1945, czy bić się dalej, czy iść do lasu, czy też iść na studia. Wybrał to drugie, ale oczywiście nie dawało mu to spokoju, szczególnie, że kolega Jana Olszewskiego poszedł do lasu, w tym lesie zresztą walczył i w tym lesie zginął. Młody chłopak, jeden i drugi. Takie były wybory Polaków. Ja nie mówię, nie chcę wartościować, prawda, który wybór był dobry, który wybór był właściwy, ale z tego, co wiemy, Jan Olszewski bardzo żałował, że do tego lasu nie poszedł, bo uważał, że jego miejsce właśnie jest wśród żołnierzy wyklętych, wśród też obok swojego kolegi, ale dzięki temu, że do lasu nie poszedł, mógł dalej pięknie rozwijać myśl i działanie niepodległościowe. No i jak wiemy, jest pierwszym premierem Polski powojennej, pierwszym premierem niepodległościowym, tak? Nie wybranym dzięki kontraktowi, dzięki tak zwanym wolnym, prawie wolnym wyborom, tylko rządu wybranego właśnie w wolnych wyborach. Powinniśmy o tym pamiętać. To jest niezwykła osoba. To jest rząd, który zaczął nas wprowadzać do struktur północno
atlantyckich, zrywać te wszystkie więzy z bolszewikami, którzy nas okupowali, ale ja już nie będę dłużej tutaj się mądrzył, tylko oddam panu głos. No właśnie, jak to jest z jednej strony być współpracownikiem Jana Olszewskiego, no i pan ma swoją piękną kartę działacza antykomunistycznego, to ważne, prawda, bo mówimy działacz opozycji demokratycznej, działacz demokratyczny, a wy byliście opozycją antykomunistyczną, to jest, i niepodległościową, to jest szalenie istotne. Bardzo proszę. Ja muszę przyznać, jak się dowiedziałam, że mam brać udział w tej panelu z tymi ludźmi, którzy albo bezpośrednio, albo przez rodzinę, mieli też styczność z straszliwym czasem polskiej historii, to ja krępowałem, bo przecież ja byłem aktywny w innych czasach, w latach 80., gdzie praktycznie ludzie czasami zginęli, byli takie przypadki, ale dajcie do więzienia i nie zabici. Większości, w moim przypadku, ja ci zgroził, ponieważ nie byłem Polakiem, nie byłem obywatelem polskim, groził mi wydalenie z Polski tylko, nie choć to, ale to by było bardzo bolesne, bo tutaj związałem z moim życiem w tym kraju. Natomiast doszedłem do wniosku, że jednak jak to, że tutaj to ma sens, bo każdy jesteśmy, i bardzo się cieszę, że widzę tutaj młodych ludzi w mundurach, bo jesteśmy przywołani do walki w różnych sposobach. I ludzie walczyli do wreszcie wtedy i Jan Olszewski poszedł inną drogą i bardzo przysłużył Polsce. To był bardzo szlachetny człowiek. Jak powiedziałem koledze, to był w polityce, ale nie był zwierzęta politycznym, nie był. Czasami politycy chyba trzeba być, żeby być skuteczny. Ale był człowiek niezwykły, bardzo blisko mojego serca, mogę powiedzieć. Natomiast a propos wojska, bo bardzo się cieszę, że widzę młodych ludzi tutaj w tych mundurach. I taką anegdotę, jeżeli mogę, bo ja bardzo długo chciałem wystąpić do WOT-u. Do Wojsk Obrony Terytorialnej, ale byłem coraz starszy, to jedna rzecz, a druga rzecz, że miałem obywatelstwo. Ja tutaj mieszkam, przyjechałem 43 lat temu, przed stanem wojennym, ale dopiero niedawno, w maju ubiegłego roku zostałem obywatelem polskim, ale w końcu miałem ten papier. I poszedłem, papier to jest już papier, ale miałem już mógł wystąpić z tego WOT-u, w razie byłem za stary. Ale chciałem próbować i poszedłem. No i to jest to, co dla mnie zabawne. Bo ten przyszedł jakiś oficer, przyglądał mój papier i mówił, że no panie za stary, nie muszę mi pana przepisać, przemować. To są przepisy. I ty na to zdanie tutaj utkwił w mojej pamięci. Niech pan się cieszy przyrodą. Ale się starałem. No i jesteśmy, jak powiedziałem wcześniej, każdy ma się starać na własnym polu. Robić to może rozwiązać, co jest dobre i zła i konsekwentnie pójść w tym kierunku. I w taki sposób na polu periodycznym możemy przysłużyć kraju. Państwo są świadomi tutaj, bo państwo są tutaj, ale bo sporo lat nie dałem sobie sprawy, jaki to jest skarb Polska. I jest. Dziękuję bardzo. To tak na rozgrzewkę, na początek, bo jeszcze będziemy mieli szereg kwestii na pewno. Pan Krzysztof Olechowicz, ja śledzę pana relacje, pana wspomnienia dotyczące taty. Wstrząsnęła mnie jedna opowieść pana, zresztą pan jest szalenie podobny do swojego ojca, do Antoniego Olechowicza. Pseudonim Pochorecki, ostatniego komendanta Wileńskiej Armii Krajowej. No, wykapany tato, ale pan kiedyś użył takiego sformułowania, że dla pana te historie są na tyle ważne i na tyle trudne. Wiemy, że tato został zamordowany na Rakowieckiej strzałem w tył głowy, tak jak duża część naszych żołnierzy wyklętych, tak jak właśnie Wileńska Armia Krajowa i pan no właściwie z tego powodu też nie zamierza i pan dotrzymał, prawda, słowa danego sobie, nie zamierza pan
zakładać rodzinę, żeby przerwać ten ciąg śmierci. Ja do dzisiaj te słowa bardzo przeżywam. No właśnie, rozumiem, że ta historia odbiła szalone piętno na panu i to podobieństwo jest nie tylko fizyczne, ale duchowe z tatą, prawda? I ta potrzeba właśnie walki, ale nie kontynuowania, prawda, tych kolejnych pokoleń Olechnowiczów. Pan ma brata zresztą, który inaczej wybrał, właśnie rodzinę założył, prawda? Więc panowie się uzupełniają w dużej mierze. Ale no, takie pytanie, które się nasuwa, jak pan się czuje do dziś właściwie, będąc nazywanym synem bandyty? Bo te sprawy wróciły do nas znowu. Więc ja może tak powiem, więc mnie w oczy to tylko bardzo mało razy ktoś tak powiedział. Raz to się dla niego źle skończyło, to był w szkole, musiałem zareagować. Ja tego nie pamiętałem, ale mnie rodzina wspominała. Dobrze. Rodzina mi wspominała, że jak u nas był kocioł tak zwany. Państwo chyba prawdopodobnie wiecie, co to był kocioł. Więc można było wejść, ale już nie można było wyjść. To było we Wrocławiu, na ulicy Barlickiego, tam myśmy mieszkali. I ja byłem bardzo ruchliwym, to mi chyba zostało do dzisiaj, człowiekiem, dzieckiem. Ja ciągle się ruszałem, oni nie mogli mnie upilnować. Pilnowali mnie, tam ich było kilku tych ubowców. Pilnowali, ale nie mogli. Jak ja sobie gdzieś podejdę do okna, tam dzieci mi widzą przez okno i mówią: Krzysiu, chodź tutaj do nas bawić się. Ja mówię, ja krzyczę do nich: ja nie mogę, bo u nas UB siedzi. No i to ich strasznie denerwowało. I kiedyś już, za którymś tam razem, już złapali mnie, kazali mi stanąć przy szafie, pamiętam, trzymać do góry ręce i na te ręce mi kładli książkę po książce. Ja zawsze byłem szczupły, chyba jestem też teraz. I już nie mogłem dalej utrzymać. No w końcu się zdenerwowałem. Podobno, ja tego nie pamiętam, ale podobno rzuciłem te książki i uciekłem. I sami trzymajcie. I wpadłem między tych ludzi. Tam było w jednym pokoju ze 30 osób zebranych. On, ten łupowiec, za mną wyskoczył, ale nie będzie takiego małego chłopaka szukał między tam nogami tych po prostu ludzi, którzy tam są. I tylko wtedy ja usłyszałem, to i pamiętam też, że to widać, że to syn bandyty i z nim by też trzeba zrobić porządek. Zrobić porządek, co? Zabić? Tak jak z ojca? Nie wiem. No w każdym razie to było, ja to zawiertałem. No. A tak w oczy nigdy mi nie powiedziano. Poza tymi dwoma, można powiedzieć, myśmy, to jest kwestia taka, jedni uważali i wtedy, tych, którzy walczyli, którzy byli po tej samej stronie za ludzi, którzy się poświęcali. Czy ja może przerwę na moment? Nie. Przywitajmy, drodzy Państwo, naszych weteranów, naszych kombatantów. Są z nami Państwo Jadwiga i Tadeusz Tokarscy i pani Krystyna Jurgielewicz, Powstanie Warszawskie, Powstanie o Polskę. Bardzo, bardzo proszę zasiąść w naszym towarzystwie. A Krzysztof Olechnowicz kontynuuje, poproszę bardzo. Pytanie wyjściowe brzmiało: jak pan się czuł, bądź czuje do dzisiaj jako syn bandyty? No więc dla tych ludzi, co uważali wtedy, ja mówię w tym tamtym okresie, za bandyty, to ich pokolenie, które czasem jeszcze jest, i ich następne pokolenie po nich, prawdopodobnie ciągle tak myśli, bo jak było na Pileckiego, była uroczystość związana z Pileckim. Ja weszłem do tramwaju we Wrocławiu. To taki przykład. Obeszłem ten tramwaj na reakcję na nazwisko Pileckiego, który był bohater. Taki, który to był Amerykanin, to było w Ameryce, to on by był już, to już by dziesiątki filmów o nim powstało. Niestety my marnotrawimy to, a może celowo, ja nie wiem, może ktoś,
ma takie przebicie, że nie pozwala na to. Nie robi się o nim filmów. No więc jak ja to powiem... Jedna korekta, panie Andrzeju. Panie Krzysztofie, przepraszam, tak, jutro będzie można zobaczyć film, najnowszy film dokumentalny o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. 8:30 jest godzina projekcji, także zapraszamy od razu serdecznie, tym startujemy jutro właśnie najnowszym filmem. Polecam Państwu bardzo serdecznie, nieprzypadkowo, bo jestem współautorem, także wiem co mówię. Krzysztof Olechnowicz kończy swój wątek. Czy do dzisiaj Pan się czuje właśnie jako osoba niekoniecznie dobrze widziana, niechciana trochę przez różne środowiska, no te powiedzmy postubeckie? No więc ja nie mam styczności z osobami, które tak traktują żołnierzy wyklętych. Na pewno są właśnie wtedy w tym tramwaju, jak ja podeszłem do takiej grupki chyba ze 3 osób, to mi mówiła, a co pan tutaj na tego bandytę tutaj, pan, ile on ludzi zabił? Ja mówię, panie, UB zabijało ludzi, a Pilecki właśnie broni nie miał, to czym on miał to zabijać? Więc także te środowiska były, są i ich kontynuacja istnieje. No a też właśnie istnieje też kontynuacja ludzi, którzy byli po tej mojej stronie, że tak powiem. No więc ja... I dla mnie Polska jest ważna, a nie tam poszczególne środowisko. Teraz ja, przepraszam, tak powiem. Aha, jeszcze jedno. Pani powiedziała, że było na kilka dni tylko powstanie zaplanowane warszawskie, ale one, dlatego było tak długo, bo nasi, że tak powiem, sojusznicy teoretycznie stanęli na tej linii i polskim nawet oddziałom nie pozwolili, tam część się przeprawiła, nie dali im wsparcia i ich tam wybito. Także to była przyczyna takiego długiego trwania, bo to ten front się zatrzymał i stał. Dobrze, teraz więc jeżeli chodzi o jakieś takie kontynuowanie tego wszystkiego, to mnie się na przykład nie podoba, dla mnie w tej chwili, tam też politycznie, przepraszam, wejdę w tej chwili na to, bo jest dużo ludzi, to mogę powiedzieć, dla mnie dużym zagrożeniem jest zmiana tego, że w Unii, żeby zmienić prawo, musi być jednomyślność. Jeżeli to się zlikwiduje, to wtedy jest droga do... może być niedobra droga. No dziękuję teraz. Bardzo dziękuję panu Krzysztofowi. Panie Mamy, jest Państwo w naszym gronie drugiego syna żołnierza wyklętego, Wiktora Stryjewskiego, pseudonim Cacko, Andrzej Stryjewski, no, który bardzo odczuł sam i rodzinnie właśnie działalność swojego taty. Wy właściwie do dzisiaj jesteście prześladowani. Chciałbym powiedzieć, że już rozmawiałem z większością sali, ale my jesteśmy z północnego Mazowsza. Musieliśmy się wyprowadzić tu na tereny po prostu w okolice Elbląga, bo tam nie dawano nam żyć. Nie dawano nam żyć po prostu przez całe nasze życie. Ani nie mogliśmy się wyuczyć, nie mogliśmy dobrej pracy dostać. I cały czas, no nie tak jak może niektórzy mówią, ale mało wiele jakieś tam, na przykład piłkę się grało, czy jakieś zabawy różne, to jak nasz, jak wyskoczył sąsiad, czy tego, to już nie mówił ty, co ty robisz, czy tam na innych, tylko bandyto, co ty, pójdzie stąd, czy cudzik, i z kijem gonił, oni cię na przykład tego, ci co na nas mówili bandyci i mało wiele co tam grozili różności, bo zawsze byliśmy my podejrzani, to oni się nasunęli dlatego, że taty nie było. I odczuwaliśmy, mama sama była, jak wyjechała do Elbląga, bo musiała wyjechać, bo już nie dało się żyć w rodzinnych stronach. Na 2 razy nas spalili, przyściutko popalili, nic. Żadnych my dokumentów nie mamy. Tu koledzy, tak jak Tadek i Pawłowicz, to
znaleźli zdjęcia tam, my ich nie mieliśmy, tylko oni znaleźli. I tak jak każdy, to jest ciekawość, tak zobaczyć swoje zdjęcie. I chciałbym wam tu, jak masz inne pytanie, ale chciałbym takie zdarzenie opisać, takie drobne. Ja bardzo, bardzo przykre. Pewnego razu Jakube przyszło do nas, szukało tak, oni niby szukali taty, ale to nie było szukanie, to było mszczenie się za akcję. Tak dużo tych oni razy byli u nas, bili całą rodzinę, wszystko. I powiem o jednej właśnie takiej akcji. Przyszli do nas do domu i się wszystkich nas zgromadzili w pomieszczeniu i się pytają, gdzie tata, gdzie on teraz jest. Nikt nie wie. To do nas, do dzieci, do brat mi opowiadał, starszy. Mówi do nas, do dzieciaków, jak nie powiecie, gdzie tata, to mamy zastrzelimy. A my, tam nie pamiętam, ale na pewno płakaliśmy tego, bo to najstarszy brat to miał chyba 8 lat, a ja miałem 3 latka. Tak. No i takie coś, że zastrzelą. Jak nie dowiedzieli, nic mi nie powiedzieliśmy, to wyprowadzili mamę na dwór i strzelił ktoś tam, strzelił i przychodzą do pomieszczenia tam, gdzie jesteśmy. Mówcie, gdzie jest tato, bo inaczej was po kolei zastrzelimy. Do dzieciaków, to nie do starszych i tego. No nic nie powiedzieliśmy, a za chwilę, jak nie powiedzieliśmy, za jakąś chwilę przychodzi mama, przyprowadzili ją. To było takie na pewno straszne zdarzenie, albo takie było często, jak mamy zabierali, bo co była jakaś akcja, a często była, bo nawet u nas nocowali te ubecy, żeby tatę złapać. Tam u sąsiadów mieli nas na oku. To jak po prostu, co ja chciałem dodać tam, w każdym bądź razie, może co inne, bo nieraz mi tak wychodzi z pamięci. Po prostu jak przychodzili ubecy do nas, akcja jakaś większa była, to nie patrzyli tam, wszystko niszczyli i po prostu zabierali, nie mieliśmy co jeść, bo powiem takie też było zdarzenie, jak Sowieci już wchodzili do Polski i przyszli do naszego gospodarstwa. Niemcy, którzy wcześniej byli, uciekli w tym czasie, przyszli żołnierze radzieccy. Od razu zabawa, mieliśmy jednego tam świniaka, to zastrzelili, picie, hulanki sprawowe i tego szum wszędzie. I brat tak długo siedział, słuchał i aż wreszcie zasnął. Wszystko po rosyjsku, tam śpiewali piosenki, harmoszki. Jak na drugi dzień się obudził, wychodzi na podwórze, a tam wszystko po niemiecku mówią. Już nie ma rusku. Oni po prostu bez strzału, bez żadnego strzału, tak się zmieniali. Tak raz te, ci, raz ci byli. Tak. Ale nie ulega wątpliwości, Andrzeju, że jedni i drudzy byli okupantami Polski. Ja może tylko dodam, bo chciałem oddać głos jeszcze oczywiście państwu, że do dziś państwo stryjewscy nie odzyskali majątku zabranego przez komunistów. I to można chyba spuentować w ten sposób, że komuniści pozbawiali nie tylko życia naszych bohaterów, ale pozbawiali właśnie ojcowizny, pozbawiali majątku wypracowywanego często przez pokolenia, a chcieli pozbawić również praw obywatelskich i praw honorowych. Takie sentencje są zapisane w wyrokach. Na twojego ojca też wyrok tak brzmiał właśnie, że pozbawiają wszelkich możliwych praw. Oczywiście praw honorowych odebrać nie mogli, bo honoru się nie odbiera.
i ten honor przetrwał, dlatego tu jesteśmy, dlatego o tym rozmawiamy. Honor trwa w kolejnych pokoleniach Polaków, w kolejnych pokoleniach żołnierzy wyklętych. Tak, Andrzeju? No, cały czas, ale my honor to tak właśnie od malutkiego już byliśmy za Polską, za sprawiedliwość i nie wiem, no za dobrze, za komuny to po prostu mieliśmy źle, ale my byliśmy bardzo pracowici i daliśmy sobie rady, bo tak to nic by nie było. Także... Bardzo dziękuję. Są z nami państwo dokarscy. Pani, zaraz tu mam państwa imiona, jest oczywiście Jadwiga Tokarska, Tadeusz Tokarski, powstańcy warszawscy. Proszę nam wszystkim powiedzieć, szczególnie młodym ludziom, dlaczego tak ważna jest pamięć, dlaczego powinniśmy pamiętać o wielu wydarzeniach z historii Polski, ale może szczególnie o powstaniu warszawskim, a może jest to wiedza tak prowokacyjnie spytam niepotrzebna, może mają rację ci, którzy tę historię chcą nam wykreślić, wymazać ze szkół i z podręczników szkolnych, jak to jest? Na pewno powinniśmy to dalej przeżywać, bo to były tragedie, które przeszli nasi rodzice, bracia, siostry, w ogóle rodzina. No ja dużo nie mam do powiedzenia z faktów, jakie tu usłyszałam, ponieważ jestem dzieckiem wojny. Ale ponieważ urodziłam się w Łodzi i wiem, ile Łódź przeszła z opowieści rodziców. Także no, znam tą historię i głęboko współczuję na przykład mojemu mężowi, który no, osobiście przeżył jako dziecko powstanie warszawskie i wojnę w Warszawie, bo był świadkiem tego, jak ojciec poszedł w powstanie, jak już nie wrócił. Matka, która razem z dziećmi była pędzona do obozu w Pruszkowie. Mąż mój wtedy miał 7 lat, a brat 3 miesiące. Także podziwiałam zawsze moją teściową, chociaż ona nie chciała o tym mówić, bo bardzo cierpiała. Ale ja ją bardzo podziwiałam za to i szanowałam, oddawałam jej dużo ciepła. Za to właśnie, że tak bohatersko potrafiła się zachować. A może pan chciałby dodać coś do historii rodzinnej, powstańczej? No, urodziłem się w Warszawie. Mieszkałem całe powstanie, przeżyłem na Czerniakowskiej. Tego dnia, co wybuchło powstanie, ojciec się żegnał, brat miał, 9 maja się urodził, to miał ile, 2-3 miesiące i ojciec wychodził do drzwi i z powrotem żegnał się z nami, a no, mówi, Stefan, idź już do pracy. On się znów wracał, Stefan, idź do pracy, mówi, bo się spóźnisz, on to miał wszystko postawę, u nas były jakieś spotkania, a ja miałem kolegów, bo to ta ulica Czerniakowska, to było po Wiśle. To takie byliśmy chłopaki, tak jak to się mówi, do wszystkiego. Takie nie byliśmy takie, jak to teraz ta młodzież. Młodzież też jest chłopana. Musieliśmy wszystko pilnować, bo tak chodzili te chytre rynwy. To tak jak harcerstwo, takie mieli krótkie spodenki, skórzane i tego. I oni kapowali właśnie. To myśmy musieli, gdzie jest tam jakieś zgrupowanie tego, to musieliśmy już chodzić, obserwować, czy tam oni nie podchodzą. A miałem starszych kolegów takich, ja miałem ten 8 lat, a oni mieli po 12, po 15. No i pewnego razu, i ten ojciec jak poszedł, tak już te powstanie tam zastało. No a ja z matką zostałem. Pierwszą noc przesiedliśmy, jeszcze pomieszkaliśmy na pierwszym piętrze. Jeszcze tą pierwszą noc w domu przebyliśmy. Później, znaczy najpierw takie lekkie strzelanie na bramie, tam z pistoletu puk, ale coraz gorzej się wzięło, także myśmy zeszli do piwnicy. Piwnice były takie duże, od sklepienia do i tam do tej piwnicy. No, ten brat płakał dzień i noc, matka nie miała pokarmu. Więc ja
z tym bratem zostawała, matka latała tam aż na 10. ulicę, bo tam ktoś miał kozę, żeby tego mleka trochę zdobić. No to takie tam wykopami, bo to wszędzie były przekopy, na fabrycznej była barykada, tam jakoś przechodziła. A ja z tym bratem to płakał, to ja nie wiedziałem co robić, to mu w oczki dmuchałem, żeby nie płakał. Później mówi do mnie matka, mówi, wiesz, Tadziu, co, choć muszę go wykąpać. Mówi, bo przecież on cały, to już powstanie było chyba z 10 dni. A my w tej piwnicy, nie tylko my, bo co, wszyscy tam lokatorzy byli. I matka mówi, chodź, pójdziemy na górę, ja go wykąpię. No i ta woda jakoś zagrzała, tego wykąpiemy go tu od ulicy tej fabrycznej, od barkady, przyszedł ciąg jak robną, to ten dym się wysypał, to zasypało mu oczki, to on płakał dzień i noc, to matka językiem jak kotka wylizywała mu ten z oczu. To takie, a ja miałem tych starszych chłopaków, to wysyłali nas i myśmy jeździli na ulicę z Czerniakowskiej, jeździliśmy, jak to myśmy byli, to ja nawet do dzisiaj nie wiem, jak to myśmy tam to na Skaryszewską, bo tam był, w tej szkole był obóz przejściowy i stamtąd wysyłali do Niemiec na roboty i oni rzucali właśnie grypsy. I był płot, taki drewniany płot, jedna była taka sztacheta, tylko gwoździem przybita i ta sztacheta tak się tego, myśmy tam wpadali, te grypsy zbieraliśmy dla tych starszych chłopaków i tego, do tych rodzin się roznosiło. Tak. Druga taka sprawa też, że moi rówieśnicy przez ścianę z nami mieszkali, też tych chłopaków w moim wieku i dziewczynka Marysia, a ich ojciec miał skład opałowy z węglem i z drzewem tam do tego naszego budynku takie przyklejone i trzymał tam świnie. Za tą świnię to była kula w śmierci. Za tak, nie wiem, sobie zastrzelili go. Jak ta świnia zaczęła tam kwiczyć, to myśmy latali, darli się na cały głos, żeby to zagłuszyć, ten krzyk tego. No takie to były właśnie, no ale już będę wracał, jak Niemcy wpadli do tej piwnicy, Rauspa, Flukter, Nerweter zaczęli czarne, takie brudne, jak wysmolone, jak diabły. I nas wypędzili nas pod ścianę, na drugie podwórko, pod tą ścianą podstawili, tam wszystkich rzędem, nie? Oni tak się ustawili, a ja tak pytam się matki, mamo, czy to będzie bolało, jak będzie śmierć, czy to będzie bolało? I oni stamtąd, ale nie strzelali, nie wybili nas, jakaś łaska boska była, że nas sami nie rozstrzelali, tych mieszkańców. No i stamtąd przeprowadzili nas przez ten cypel Czerniakowski, Agrykalon, a jeszcze takie pamiętam, ja to mam opisane, ja jeszcze pamiętam, jak prowadzili nas Agrykalon, a z Agrykalon w dół przed Niemiec, ale w tym, ten Niemiec z Wehrmachtu, taką czapkę miał tego. I tak i obrzem chleba nic. I on wziął ten chleb, jeden bochenek i położył matce na poduszkę. No to przecież niespotykane, gdzie tam chleb byśmy, ja miałem taki garnek, był suchary, co się zbierało tego, to ja pamiętam, że wziąłem te suchary, taki młoteczek, usiadłem na takiej podłodze i kłukłem, to takie wychodziły małe robaki, ja te robaki odrzucałem i tego. No i później jak oni, Niemcy już nas wzięli, to Agrykolą nas prowadzili do kościoła na Wolę, do świętego Wojciecha, tam nocowaliśmy. To tam jak śledzie, ja teraz byłem w tym kościele i pokazałem żonie, mówię, zobacz, o tu jest, w tym miejscu leżałem. I temu proboszczowi pokazałem też, bo w tym, on mówi tak, mówi, bo tu przychodzę z tego. No i stamtąd nas do Pruszkowa, tam w Pruszkowie byliśmy chyba z 8 dni i wagony takie świńskie do niemieckiej guberni nas tam wywieźli. A tam dopiero drugi front wchodził. I u tego, co mieszkaliśmy, a to też było z jakiejś części od Boga musiało być, bo jak tym pociągiem nas tam wysadzili na tej stacji i przyjeżdżali ci, zabierali ludzi, ale do pracy zabierali, a matka z nami tego też mała na rękach, ja tego mały, to kto nas weźmie do roboty? Ale przyjeżdża też taki sołtys cały w takim zielonym kapelusiku, tym koniem i zabiera. Mówi, Janów Częstochowski, Złoty Potok. A teraz słuchajcie, kochani, a mama mówi, z
Złoty Potok. I mówi, ze mną pracował, mówi, Wacław, mówi, ze Złotego Potoku. A on mówi tak, proszę panią, to jest mój zięć. No nie opatrzy mnie Boska. To jest mój zięć. Niech pani nigdzie się nie rusza z tymi dziećmi. Ja tylko, mówi, ten kurs zawiozę, mówi, i wrócę, mówi, tu, po was. No i tak było, przyjechał tam po nas. Takie mówię, na takie rzeczy, na jednego. Przyjechał tam do nas, zabrał nas. Zajechaliśmy tam do tego Janowa Częstochowskiego, do tego, na tego Złotego Potoku, to duże takie gospodarstwo, bo to on był sołtysem tam, czy wójtem był. Ja patrzę, a ten chłopak taki w moim wieku siedzi przy stole, białą kawę pije i chleb biały, a mnie tak, to chyba niemożliwe jest. No i tam dopiero zaczął się drugi front. Tam ruskie zaczęli chodzić. Jeszcze co ciekawe, ten właśnie, aha, i ten Wacław, jak zobaczył moją matkę, mówi, Boże kochany, ty żyjesz, mówi, Adera, kochana, mówi, ty żyjesz, oni razem pracowali. Należeli do chóru świętego Zbawiciela. To młodzież, to kiedyś nie było tych telewizorów, tego to niejako w chórach, albo w jakieś mieli takie swoje spotkania. I tak się ucieszył, no przepytali się, jak brat, siostra, w porządku. No ale jak te ruskie mieli wejść, to ten wójt mówi, uciekajmy stąd, bo tu mówi nas tego. I wziął tych swoich dzieci i nas i wyniósł do Leśniczówki. To jak myśmy uciekali przez ten las, od niego to kawał drogi był, przez ten las, to Niemcy leżeli jak śledzie rozebrani do naga, no gusieńki leżeli Niemcy. A matka no do mnie mówi, synu, nie patrzcie na to, nie patrzcie na to, nie patrzcie na to. I tam jak byliśmy w tej leśniczówce, też taki pamiętam ten obrazek, jak byliśmy w tej leśniczówki, przychodzi taki Niemiec w kożuchu, w takim jasnym kożuchu, te granaty zaczepne tu. Tu ten maszynowy, ten karabin z ten i wchodzi i puka do werandy, żeby otworzyć. I taka pani Wodzinowska była, profesorka też z Warszawy, tam dużo było tych uciekinierów. I otwiera, a on usiadł i mówi, że on jest głodny. Nie? No mu dali tam kawy, dali mu jeść, a on wyjął portfel. I pokazuje zdjęcia, że też ma żonę, że też ma dzieci i tak mu łzy zaczęły lecić. Kochani, nie minęło jakieś 40 minut, patrzę, jedzie na saneczkach, saneczki jadą i jedzie ruski i Rosjanka jedzie. A on tak, Rus i chciał w te drzwi do pokoju wejść tam, gdzie były te matki z tymi dziećmi, chciał tam wejść, a ta pani chodzi nocka, mówi, nie, tutaj to nie. I go wyprowadzili, te ruskie od razu pod drzewo. Taka ta Rosjanka wpadła, to taki miał szal, to ten szal mnie jeszcze ściągnęła, to ja widziałem na własne oczy, po takie drzewo do tego, te pepesze mieli z nimi. Magazynki ochronne, serię puścili i tego poszedł. No i sam to właśnie, to ten Pruszków był, to mnie to zostało dużo mam, ja opisuję to, ale dużo mam do opowiadania, jak nieraz sobie to czytam, to mi się płakać chce. A nam jeszcze w szkole dawali takie zastrzyki. Nie wiem, albo kto chciał, to dzieciaki pod pierwszy, ja dostałem pod łopatkę taki zastrzyk. Także nie wiem, na co to było te zastrzyki, ale już później, to ja byłem obrzucony cały takimi wrzodami, na nogach, wszędzie. To jakaś taka babcia przyszła i mówi, trzeba, mówi, cebulę kroić, takie plastry i gorąco na blat kłaść i mówi tą cebulą i tak, bo to nie było lekarza, nie było nic. Dziękuję bardzo, nie daj Boże, żeby takich czasów doczekać. Bardzo dziękujemy. Wielkie brawa dla pana. Straszne historie, te traumatyczne przeżycia dzieci, które musiały to wszystko widzieć, które musiały cierpieć. Jest z nami pani Krystyna Jurgielewicz. No właśnie, jakie jest pani wspomnienie albo własne, albo refleksja związana z tym, jak ta historia jest ważna do dzisiaj, dlaczego młodzież powinna poznawać te opowieści często swoich rówieśników właśnie z tamtych czasów. Państwo byli bardzo młodzi, na sali są młodzi ludzie,
Jak ta percepcja wygląda dzisiaj u pani? No nie mogę mówić po prostu. Te wspomnienia dla mnie są straszne, ponieważ moja siostra mieszkała... Moja siostra mieszkała na Starym Mieście. Ja u niej byłam 2 dni przed powstaniem, a moja rodzina przed wojną samą, bo ja się urodziłam na Kruczej. Mieszkaliśmy, przeprowadziła się, ponieważ mamusia przeżyła pierwszą wojnę w Warszawie i też było strasznie głód i nędza. I przeprowadziła się na Pragę, dzielnica właściwie Nurembergu była. I ja tam, właśnie siostra mieszkała na Starym Mieście, przeżyła to strasznie. Ja przeżyłam łapanki, szłam z siostrą starszą ode mnie, miała 15 lat, ja miałam 11. Siostrę zatrzymali i właśnie tak jak kolega mówi, tam były na Skaryszewskiej siedziała. To była tragiczna tragedia w rodzinie. Mało tego, jak wybuchło powstanie, siostra właśnie mieszkała na Starym Mieście. Była wywieziona i do Gruszkowa, później do Ravensbrück. Przeżywa straszny obóz. U nas ciągle płacz był. Zresztą mamusia nam jeździła, a to płacz wybrzyć. Córka nie wie, gdzie jest, bo nie wiedzieliśmy, gdzie jest przecież. No, szczęśliwie wróciła, ponieważ przeżyła taki straszny obóz. Miała 46 lat, jak umarła. Za 3 lata umiera druga siostra, 43 lata, ta co siedziała na Skaryszewskiej. Także przeżyliśmy straszny i uważam, że młodzież powinna wiedzieć. Ja mam swoją jedną córkę i wnuczki, i prawnuczki mam, bo mam 93 lata, opowiadam. Ale powiem szczerze, że nieraz ta młodzież nie bardzo chce słuchać nawet już tego. A ja uważam, że powinni wiedzieć, co myśmy młodzi ludzie, dzieci zmarnowane, miałyśmy życie. Nie mogę mówić. Bardzo dziękuję, wielkie brawa dla pani. To tak, drodzy Państwo, droga młodzieży, przede wszystkim ma się przed sobą osoby, które walczyły o Polskę, które cierpiały za Polskę, dlatego, bo Polska była dla nich ważna, Polska jest dla nich ważna i dlatego stąd się biorą te wszystkie opowieści, stąd się bierze ta walka, te przeżycia. Myślę, że naszym obowiązkiem jest znać te historie, pamiętać o tych sprawach, żeby po prostu przetrwać jako Polacy, jako naród. Bez tych ludzi nas by nie było, drodzy Państwo, po prostu. Dlatego należy się im wielki szacunek wszystkim, którzy przeżyli piekło, czy to niemieckie, czy to potem sowieckie i komunistyczne. Ja bardzo dziękuję, że Państwo są z nami, bo to są naprawdę niezwykłe opowieści. Chciałbym dodać takie coś, że my do tej pory tak się wydawało, że czekaliśmy cały czas na tatę, bo nam sąsiedzi opowiadali inni, że w Stanach Zjednoczonych go widzieli, że przysięgali się nawet, a mamy nie chcieli dać z wyroku śmierci z Rakowieckiej, bo tam na Rakowieckiej on był rozstrzelany. To... A no to nie był w Stanach Zjednoczonych, tylko w Dole Śmierci na Łączce. Tak. Dłuższe lata tęskniliśmy i czekaliśmy na tatę. Śnił nam się różności. To było coś przykrego, ale tak było. Pan Krzysztof, proszę zapytać. Więc chyba to większość, może nie większość, ale bardzo dużo rodzin, którzy potracili w ten sposób, czy to poszedł, zginął, gdzieś go zabili, czy oficjalnie został zamordowany, tak jak mój ojciec, który był skazany też na 8-krotną tylko karę śmierci. Więc... Tylko 8-krotną, słyszą Państwo, jak to brzmi. Mamy 8-krotną karę i 38-krotną. Łupaszka właśnie, który między innymi dlatego chyba tu jesteśmy, bo on tu przyjechał, bo się podłączył wtedy. Ta 6-5 brygada weszła
pod komendę mojego ojca, jak się powiedzieć, Łupaszka się poddał. I on, zresztą on był pod komendą mojego ojca przez jakiś czas na Wileńszczyźnie też. Także to było łatwo, już miał kontynuację. Mój ojciec z kolei pod Kobańskiego generała. Ten ośrodek mobilizacyjny okręgu Wileńskiego. No więc myśmy, moja mama się nie mogli pogodzić, chyba żadna rodzina się nie godziła. I jak nie miała dowodu, to nie wierzyła w 100%, że ojca może być. Myśmy myśleli, że mówili, że takich ludzi nie zabijają, wysyłają gdzieś ich tam na białe niedźwiedzie, że przyjdzie może. I myśmy pisali do Warszawy, mama pisała, zawsze odpowiedź była taka. Nie powiedziano, że został skazany za bity, czy powiedzmy, teraz mówi się zamordowany. Tak szczerze mówiąc, to były fikcyjne wyroki śmierci, takie pokazowe. Zresztą mojego ojca to skazał na śmierć taki Widaj, który skazał 108, to był zawodowy morderca po prostu, 108 ludzi na karę śmierci. A u nas we Wrocławiu był rekordzista, który 160 kilku skazał na karę śmierci. W tym, no, jeśli się dobrze pamiętam, Włodzimierz Ostapowicz, tak? Tak, tak. Tym, tak się nazywał ten sędzia, właściwie pseudo-sędzia, który wtedy skazywał polskich patriotów. Ten Widaj też niesamowita postać, Mieczysław Widaj, kiedyś Jakowiec, a potem przyszedł na drugą stronę, zdradził po prostu Polskę. Tak. I tym bardziej, że były takie wyroki, na przykład jak w Białymstoku, zabijano, robiono wyrok, nie było żadnego odwołania, tylko po trzech dniach, już po trzech dniach ich mordowano. Więc to było morderstwo właściwie. W każdym razie, no, tak było i oby nigdy tak nie było. Jeszcze nie wiadomo, bo historia czasem kółka zakręca. Także myśmy właśnie do końca nie wierzyli. Dopiero ja akurat byłem w Indiach, jak wróciłem i znaleziono pod chodnikiem prochy mego ojca i Łupaszki, i tam Borowskiego i Minkiewicza, bo ich razem zabijali. To dopiero wtedy uwierzyłem na 100%, wiedziałem, że mój ojciec już nie żyje. A tak zawsze jakaś nadzieja się tliła, że gdzieś może, jeżeli już nie żyje, to może trochę jeszcze pożył i gdzieś tam, gdzieś na Syberii, czy tam gdzieś skończył się, no bo już było późno. Także to niestety to jest to, a i właśnie pod chodnikiem, zalane cementem były te miejsca pod chodnikiem, a obok zaczęto ludzi związanych z tym właśnie nomenklaturą, tą współczesną w tym czasie jeruzelskiemu chować. No to chyba mógłbym jeszcze mówić wiele, ale chyba wystarczy. Wielkie brawa dla pana. Ja chciałbym pana Christophera spytać. Tak, jeśli można. Jedno słówko jeszcze. Tu jest pan, który był związany z panem Maruszewskim. Więc dla mnie, w moim odczuciu, to był naprawdę uczciwy rząd. I to jest właściwie, to jest szejk, że on został w taki sposób zniszczony. To była szansa, niewykorzystana. A nie przypadkowo został właśnie zniszczony. Takie przykłady można mnożyć. Pytanie do pana Christophera. Jak w pana pokoleniu percepcja tych wydarzeń trwała? Właśnie walki pokolenia Armii Krajowej, walki żołnierzy wyklętych, właściwie to jest jedno pokolenie. To są ludzie, którzy bardzo często rozpoczynali walkę we wrześniu 1939 roku i kontynuowali ją potem po roku 1944. Także nie wolno dzielić tych pokoleń. To jest jeden wielki polski fenomen walki o wolność. A wy kontynuowaliście tę sprawę. I muszę powiedzieć, że właśnie dzięki wzorom praktyki AK i potem Żołnierzy Wyklętych, ludzie, którzy działali w latach 80., działali z bronią w ręku, ale raczej działali na rzecz świadomości ludzi. Po prostu głównie zajmowali się często wydawnictwem niezależnym, żeby dostarczyć Polakom bezdebetowe, niezależne rzeczy, które normalnie by nie mógł ukazać. I w tej grupie, kiedy brałem udział, nazywałem się Liberalna Demokratyczna Partia Niepodległość.
oddział w Lublin. Jako przykład, jaka jest tutaj pewien ciągłość, bo mieliśmy po 40 latach dopiero spotkanie, pierwsze spotkanie po tym czasie, w 2019 roku, do nas i bez 13 osób na tym spotkaniu w Lublinie. I no, Lublin jest nieduże miasto, ludzie się znali się, ale tylko połowę tych ludzi wiedzieli, że oni są tej ugrupowanie podziemne. Bo zwykle ludzie znali może trzy osoby tylko, a i też nie znali po nazwisku. No było może 30 osób przez te lata, które przewinęło się przy tej grupie. Dwie osoby zostały aresztowane i sadzone do więzienia. Natomiast tak się wydaje, wzory mieli właśnie swoich dziadków, babć, jeśli chodzi o konspirację, zasad konspiracji z czasów wojennych i powojennych. I na przykład ta grupa, której ja brałem udział, oni na przestrzeni 5 lat, od 85 do 89 roku, wydali ich około 17 pozycji książkowych, publikacji, niektórych już tam numerów publikacji, setki tysięcy ulotek. I trzeba pamiętać, że wszystko musiało być zrobione w taki sposób, bo wszystko było nielegalne, wszystko papier był trudno znaleźć, atrament, wszystko. I to były oczywiście specjalne oddziały grupy SB, które zajmowały się szukaniem tych ludzi, więc no trudno było. Natomiast cały czas mieli jakby w głowie wzór właśnie ludzi, którzy tak jak tutaj siedzą właśnie. Albo z rodziny, albo bezpośrednio, więc ta ma rację. Ta jego ciągłe, to jest poświęcenie ma sens. I ten wzór ma sens. Bo potem ci młodzi ludzie mają taki wzór, który mogą nas budować. Więc cały czas. Wielkie brawa. Prosimy bardzo. Pani Ludwika Mendelska, proszę bardzo. Chciałabym Państwu jeszcze zakończyć. Jak przeczuwanie powstanie warszawskie. Kiedy doszło do nas, że zabijają ojców redaktorystów, ja z tatusiem czołgałam się po ulicach, ażeby dojść, a może będzie ktoś radny, a może będzie potrzebował pomocy. 32 księży ojców zostało wyprowadzonych. Zabili ich, a potem na kupkę złożyli i podpalili. Kiedy Czarna Una poszła w górę, żeśmy z tatusiem musieli uciekać, bo byśmy się udusili. Proszę Państwa, niesiemy radnego, który wieczorem przeczołgał się przez ulicę Towarową Pańską i żeby dojść do żony, która w nocy urodziła mu synka. I został ranny, ale z karabinu maszynowego cały płuca miał przeszyte. I tylko chojenki krwi wypływały do góry. Niesiemy tak z tatusiem dużego mężczyznę. Ja się nieraz potknęłam, jak się zawróciłam. Ile razy tatuś wyciągał mnie spod rannych i tego rannego niesiemy i zaczął jęczeć. Tatuś, położyliśmy tego rannego i tatuś podszedł do niego i mówi: kolego, czy tak bardzo boli? A on wtedy wyjąkał: pocałuj, nie będzie tak bolało. Kiwnął tatuś na mnie palcem, ja podeszłam i sam puls go tu pocałowałam. W chwili pocałunku opadła głowa i skonał.
proszę Państwa, dla małego dziecka, bo nie wiem, czy byłam dorosła, takie przeżycie, że kiedy pocałuję, to trupem ktoś się stanie, to jest nie do opisania. Proszę Państwa, powstanie warszawskie było zaplanowane na 3-4 dni. My z Tatusiem byliśmy na Powiślu. Na czwarty dzień z kapitanem żeśmy się żegnali, a że ja mam w sierpniu imieniny, urodziny, to jeszcze chłopcy przylecieli, jeszcze wywołajcie ją, żeby nowy rok, na przyszły rok, żeby w nowym naświetleniu były imieniny, żeby ona wiedziała, że żyje w wolnej Polsce. I żeśmy się pożegnali z kapitanem, żeśmy się przeciągali koło kościoła Świętego Krzyża. Tam stała wielka figura Pana Jezusa, który podnosił rękę do góry. I żeśmy dociągali się do Śródmieścia. Przy ulicy Złotej i jeszcze jakiejś ulicy, o której nie pamiętam, wpadliśmy do piwnicy. I teraz, proszę Państwa, patrzymy, stoją Ukraińcy i stoi gestapo, te, które nosiło drugie czaszki na czaszkach swoich. I co się dzieje? Patrzę, coś mi leci pod nogi, coś ucieka. Nie mogłam się zorientować, co się stało. A Niemiec kiwnął tylko na Ukraińca. Ukrainiec podleciał do kobiety, która leżała na ziemi, która zdążyła urodzić dzieciątko. I ten Ukrainiec podleciał, złapał to dzieciątko za nogi i rozebrał. Drugi podszedł i kobiecie przebijał bagnetem piersi. Kiedy tatuś zobaczył, że krew toczy się po ziemi, złapał mnie pod głowę, pod pachę i żeśmy się wycofali. Co było dalej, nie wiem, ale zobaczyć małe dzieciątko rozerwane na pół, to było dla mnie przeżycie, które nie da się opowiedzieć. Proszę Państwa, my powstańcy jeszcze trochę nas żyje. I dlatego osobiście ja jestem zapraszana bardzo często do wojska i tam wspomnienia, są wspomnienia, gdzie z wielką radością przyjmują młodzi. Ja to nazwałam młodzież wojskowa. Oni, tak jak i w szkołach, jestem zapraszana do szkół. To wszystko tak cicho siedzi, że profesorki, które przychodzą do mnie, mówię, proszę Panią, u nas na wykładzie nie jest tak cicho, jak u Pani na spotkaniu. I dlatego proszę młodzież, kochajcie Polskę. Polska jest piękna. Polska zdobyta krwią i blizną, a Warszawa pokryta trupami. Kochajcie Polskę, bo ona na to zasługuje. Dziękuję. Dziękuję. Drodzy Państwo, będziemy kończyli ten panel. Niestety, można by jeszcze rozmawiać godzinami.
niesamowici świadkowie, niesamowici goście. Oczywiście ja się podpiszę pod tym stwierdzeniem. Kochajmy Polskę, pamiętajmy, słuchajmy tego typu świadectw, relacji. Nie zapominajmy o tym, kim jesteśmy i dlaczego tu jesteśmy. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze pozostać na stanowiskach. Dziękujemy.